Witamy Państwa serdecznie na naszym kolejnym webinarium w ramach sieci dyrektorów Centrum Edukacji Obywatelskiej, dyrektorów i dyrektorek. Mamy dzisiaj temat, który w naszym przekonaniu, choć nie jest tak ściśle związany z wyzwaniami bezpośrednio tymi, z którymi Państwo się teraz mierzą, to jednak ma na nie znaczący wpływ. Nazwaliśmy go tak może troszeczkę ogólnie, jak dyrektor szkoły może podzielić się odpowiedzialnością z uczniami, ale w gruncie rzeczy chodzi nam tutaj o taką funkcję szkoły, która uczy, owszem, też brania odpowiedzialności, ale również podmiotowości, czy też czasami można powiedzieć partycypacji uczniów w życiu tym szkolnym, w codziennym funkcjonowaniu szkoły, dzięki któremu mogą się uczyć nie tylko brania odpowiedzialności, ale także angażowania się w życie społeczne i w życie obywatelskie. Nie będę o tym teraz na wstępie dużo mówił, dlatego że mamy wspaniałych gości i gościnie, których za chwileczkę przedstawię, ale najpierw dwa słowa na temat gospodarza, czyli Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Centrum, które jest patronem sieci dyrektorskiej, w której właśnie uczestniczymy, ma również wiele innych propozycji, z których mogą korzystać szkoły. Tutaj na tym slajdzie znajdują się adresy internetowe do rozmaitych aktywności, które można z nami podejmować. Na blogu CO można znaleźć sporo inspirujących tekstów, materiałów edukacyjnych, które można na co dzień wykorzystywać na lekcjach, ale też w zarządzaniu szkołą. Mamy również profil na Facebooku, proponujemy szkolenia. Tutaj znajdą Państwo adres do części fundacji, która się nazywa Szkoła Ucząca Się, do takiego dużego programu, w którym można znaleźć sporą ofertę warsztatów, a też programów, w których szkoły mogą się angażować. Oprócz tej działalności szkoleniowej i wydawniczej prowadzimy również szereg programów w różnych obszarach, o których za chwilę króciutko powiem, w których szkoły mogą rozwijać swoją aktywność i zapewniać coraz lepsze warunki do uczenia się uczniów. Te programy trwają, ale w czerwcu rozpoczną się nabory do niektórych z nich. Ten slajd przedstawia nasze aktywności programowe. Też nie będę o nich szczegółowo opowiadał, dlatego że jeśli Państwo wejdą na naszą stronę, to znajdziecie sporo na ten temat informacji, ale dotyczą one zarówno szeroko pojętej kultury, uczestnictwa uczniów w kulturze, jakości uczenia się, w tym takiego najważniejszego obszaru naszych zainteresowań, czyli oceniania kształtującego, ale także innowacji w edukacji, zaangażowania obywatelskiego, i to jest jeden z obszarów, którego dziś troszeczkę dotkniemy, odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami społecznymi, ale też z ekologią, uczenie otwartości. To też jest jeden z programów, obszarów programowych, o których dzisiaj pewnie będziemy trochę wspominać. One otwierają takie obszary jak wychowanie i także budowanie odpowiedzialności, budowanie podmiotowości uczniów w szkole. No i program dotyczący wyjaśniania polityki, czyli wsparcia młodych ludzi w rozumieniu procesów politycznych, w których uczestniczą. Jesteśmy chyba największą organizacją pozarządową, która współpracuje ze szkołami już od prawie 30 lat. Wiele tysięcy nauczycieli uczestniczyło w działaniach, które podejmowaliśmy, również bardzo wielu dyrektorów szkół. Około 10 tysięcy szkół znalazło się w obszarze naszych propozycji, korzystało z tego, co tworzymy i proponujemy. Nasze spotkanie ma charakter webinarium. Niemniej i w związku z tym nie są tutaj przewidziane wypowiedzi uczestników, natomiast zachęcamy bardzo do zadawania pytań na czacie.
jest to okazja do tego, żeby odnieść się do tematyki, którą się dziś zajmujemy. I bardzo do tego serdecznie zapraszamy. Na tym czacie czasami toczy się drugie, też interesujące życie webinarowe, na którym dyrektorzy i dyrektorki wymieniają się doświadczeniami, zadają ciekawe pytania, więc zachęcamy do spoglądania na czat i też zapisywania tam swoich opinii i pytań. Nie ma gwarancji, że do wszystkich się odniesiemy, ale one zawsze współtworzą programy naszych działań na następne spotkania. No i teraz ten przyjemny moment, kiedy mogę powiedzieć, kogo gościmy i dlaczego. Bardzo się cieszę z obecności Małgorzaty Solowskiej, dyrektorki 9 Liceum w Gdańsku, ale też osoby, która aktywnie zmienia szkołę, propaguje pracę projektami, rozwija ideę samorządności i ten wątek samorządności jest na naszym dzisiejszym spotkaniu być może najważniejszy. Bardzo serdecznie witam Kasię Kostańską, wicedyrektorkę szkoły nr 82 z Poznania. Właśnie rozmawialiśmy, że znajduje się nieomalże w samym centrum. Kasia jest osobą, która współorganizuje działania, w których szkoła współpracuje również z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspomnę tu o Szkole Demokracji i programie Wychowanie to Podstawa, w który szkoła była bardzo aktywnie zaangażowana. I równie serdecznie witam Michała Tragarza, który jest ekspertem w naszym centrum, właśnie zajmującym się wspieraniem samorządów uczniowskich. I będziemy tutaj dzięki obecności Michała mogli chwilę porozmawiać właśnie o ofercie organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja Nasza, w rozwijaniu tego obszaru funkcjonowania szkoły. No właśnie, i żeby nie przedłużać wstępu, chciałbym od razu Ciebie, Michale, poprosić o dwa słowa, a może więcej nawet, na temat tego, w jaki sposób, z jakim wsparciem mogą spotkać się szkoły w organizacjach pozarządowych, w samym naszym centrum, które to programy mogą wpływać na jakość tej partycypacji uczniowskiej w życiu szkoły i samorządności. Jasne. Dzięki Przemek za przedstawienie i witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Tak na samym początku też chciałem powiedzieć, jak właśnie my widzimy tę samorządność uczniowską w CEO, ponieważ to myślę, że jest istotne, gdyż rozumiemy ją przede wszystkim szeroko, to znaczy mówiąc o samorządności uczniowskiej i samorządzie uczniowskim w szkole, my mamy na myśli nie tylko stricte władzę samorządu czy tę instytucję oczywiście, która jest umocowana w prawie oświatowym, ale myślimy o całej społeczności, przede wszystkim szkolnej i o wszystkich działaniach, które pozwalają uczniom wyrazić swój głos, swoje potrzeby, uczestniczyć w życiu szkoły w taki sposób, żeby jakoś na nią wpływać. Czyli to niekoniecznie muszą być stricte działania, które są powiązane z władzami samorządu albo z instytucją, a wręcz zachęcamy do tego, żeby właśnie tak nie było, to znaczy, żeby właśnie myśleć o samorządności możliwie jak najszerzej. No i właśnie tutaj na tym slajdzie mamy takie wyzwania, to są wyzwania, które są zidentyfikowane na podstawie dość wielu lat, bo od 2008 roku prowadzimy program, który nazwał Samorząd Uczniowski po prostu, teraz się nazywa Szkoła Demokracji. I około już 2000 szkół z całej Polski wzięło udział w różnego rodzaju działaniach, czy to w pełno całorocznej wersji programu, czy w jakichś krótszych formach, no ale jest to dość duża grupa osób, szkół, nauczycieli, dyrektorów, którzy z nami współpracowali, więc no, jest to jakaś też grupa, na podstawie której możemy pewne rzeczy powiedzieć. I to oczywiście, wiadomo, jest też bardzo różnie w różnych szkołach i też jakby ja, mając nawet tę perspektywę tych 14 już lat pracy, naprawdę widzę dużą zmianę, to znaczy kiedyś w ogóle ten temat
właśnie partycypacji, współdecydowania, no, był naprawdę taką terra incognita i właściwie trzeba było wszystko tłumaczyć, a teraz jakby coraz więcej widzę osób, które widzą, że to jest narzędzie tak naprawdę do tego, żeby szkoła miała szansę nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, tak? Znaczy, że nie jesteśmy w stanie pracować, znaczy być może jesteśmy, tak, ale ma to swoje konsekwencje, tak jakby, prawda, świat się nie zmieniał i też coraz więcej właśnie nauczycieli, dyrektorów widzi, że no to właśnie od samych młodych ludzi możemy czerpać różnego rodzaju pomysły, które pozwalają nam zmieniać funkcjonowanie szkoły, tak? Zmieniać to, jak pracujemy i jak szkoła działa. No, a dzięki temu też zwiększamy zaangażowanie samych uczniów, tak? Czyli po prostu sprawiamy, że uczniom chce się przychodzić do szkoły, widzą sens. Dlaczego mają przychodzić do szkoły, szczególnie edukacja zdalna, myślę, mocno zachwiała tym poczuciem sensu, tak? I też zarówno poczuciem sensu, jak i tym poziomem relacyjnym oczywiście, tak? To Państwo doskonale wiedzą. No ale właśnie, no, te wyzwania, które widzimy, no to jest właśnie często wskazywany przez uczniów taki brak poczucia wpływu na te zwykłe codzienne sprawy. Tak? I to jest właśnie chyba taki ważny punkt, na który zwracamy uwagę w naszych programach, że właśnie ta samorządność, ta partycypacja, to ona się realizuje właśnie w tych małych codziennych sprawach, w tym, co się dzieje na poziomie klasy, ale też na poziomie szkoły, ale to niekoniecznie muszą być od razu duże jakieś zmiany systemowe i tak dalej, które wymagają dużo pracy i czasu, ale chodzi o takie codzienne działania. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli podać kilka przykładów. No i to, co jest częstym wyzwaniem, to jest właśnie takie ograniczenie, bardzo zawężenie tej grupy osób, uczniów, którzy no, w jakiś sposób mają wpływ do grona tych osób tylko wybranych w wyborach, tak? No to są te zarządy, tam prezydia, zwał jak zwał, każda szkoła to pytania czy nazywa, ale ogranicza się do tak naprawdę kilku osób, tak? One oczywiście mają pewien mandat, tak? No i zgodnie z też prawem oświatowym są reprezentantami ogółu uczniów, tak? No bo organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów, więc oczywiście te osoby mają ten mandat, żeby się wypowiadać, no ale to też nie oznacza, że powinniśmy to ograniczać tylko do tego grona. A bardzo często się tak dzieje, tak? Bardzo, bardzo często tylko te osoby w jakiś sposób uczestniczą w tym życiu szkoły, a 95%, 99% uczniów rzeczywiście nawet nie czuje się tą częścią samorządu, tak? Znaczy nie czuje właśnie tego wpływu i to sprawia, że po prostu nie angażują się i trochę kończą taką edukację szkolną z takim przekonaniem właśnie, że no sami nic nie mogą zmienić. No i też trzecie wyzwanie, no to jest takie ograniczenie, które wynika z tradycji i z takich utrwalonych schematów funkcjonowania, bo to była sfera taka, którą te samorządy się zajmowały, no można powiedzieć tak trochę od zawsze, tak? Czyli to takie michałki trochę, takie miłe rzeczy, dodatki, tak? Różnego rodzaju imprezy, dyskoteki szkolne, czy też po prostu akcje charytatywne, tak? No jest to taka sfera bezpieczna, bo tutaj oczywiście możemy dać dużo swobody, a nie wchodzi to w kompetencje, tak? Takie tradycyjnie postrzegane kompetencje nauczyciela czy też dyrektora, no ale jednocześnie nie daje to tego realnego wpływu, tak? Na to, jak ta szkoła, na ta szkoła funkcjonuje. Jeśli to tylko ograniczymy do tej sfery, tak? A inne obszary życia szkoły jakby trochę zostawiamy. Więc my też staramy się pokazywać, że ta samorządność realizuje się również w innych obszarach i tak naprawdę nie ma takiej sfery życia szkoły, w której na przykład uczniowie nie mogliby konsultować, wyrażać swojej opinii, współdecydować. No i takie też przekonanie wielu uczniów wciąż jest, że ten samorząd uczniowski czy te instytucje różnego rodzaju demokratyczne, no to tak naprawdę w szkole jest trochę fikcja, tak? To znaczy, że i tak nauczyciele, dorośli zdecydują, czym się będzie zajmował ten samorząd, czy też ostateczna decyzja będzie zawsze po stronie dyrektora, więc tak naprawdę nie warto, nie ma sensu się angażować, no bo po co, tak? Ja mam poświęcać swój czas, jeśli to tak naprawdę właśnie jest zewnątrz sterowne, a nie wewnątrz sterowne. Tak więc to są takie cztery główne wyzwania, na które my staramy się odpowiadać w naszych programach i tu możemy przejść dalej, bo już dużo mówię. No i właśnie program Szkoła Demokracji, który jest takim naszym głównym w tym momencie programem kompleksowego wsparcia samorządności uczniowskiej w szkołach, ma na celu to, żeby właśnie sprawić, żeby jak największa grupa uczniów czuła wpływ na to, co się dzieje w szkole, tak? I
Tu pracujemy właśnie w taki sposób, że w 5 obszarach życia szkoły proponujemy szkołom różnego rodzaju pomysły, wyzwania na realizację, które właśnie mają na celu to zmienić. W tym roku już właściwie kończy się taka trzecia edycja takiego programu w takim kształcie. Od przyszłego roku również będzie program Szkoła Demokracji, będzie trochę inaczej wyglądał, ale jak najbardziej Państwa zapraszam, no jeśli ten temat właśnie partycypacji, samorządności jest ważny, to jak najbardziej od czerwca, właśnie tak jak tutaj Przemek mówił, będziemy rekrutować, będzie możliwość na pewno właśnie pracy takiej bliższej z mentorem, mentorką, czyli takimi osobami, które już trochę właśnie mają doświadczenia z takiego wdrażania demokracji w szkołach, no i też po prostu zwiększania kompetencji tych osób, które są jakoś włączone w to wspieranie. I druga taka akcja, znaczy jeśli ktoś w ogóle chciałby się to przeczytać więcej, to zapraszam na naszą stronę angażuj.co.org.pl i tam jest cała część dotycząca właśnie samorządności uczniowskiej. Jeśli można wkleić linka na czat do tego naszego działu, to byłbym wdzięczny, ponieważ tam jest również poradnik właśnie programowy Szkoła Demokracji do przeczytania, więc można się zapoznać z tymi właśnie pomysłami na działania. A akcja Samorządy Mają Głos, no to jest może taka propozycja dla tych, którzy może nie czują, że chcieliby włączyć się tak na poważnie, natomiast jakby sprawdzić, tak, czy to jest coś dla nich. Jest to akcja wrześniowa i tutaj wspieramy szkoły w organizacji demokratycznych wyborów do władz samorządów uczniowskich, czyli można powiedzieć ten pierwszy krok, bo oczywiście to też jest ważne, żeby ci reprezentanci też zostali wybrani w demokratyczny sposób, ale tutaj chodzi oczywiście o procedurę, ale nie tylko o procedury, tak? Znaczy z jednej strony zależy nam na tym, żeby rzeczywiście to było takie święto szkolnej demokracji, żeby tutaj nie ograniczać też tego prawa wyborczego, bo to też moje doświadczenie pokazuje, że bardzo często szkoły stosują różnego rodzaju ograniczenia tutaj, szczególnie tego, kto może kandydować do władz samorządu uczniowskiego. No i tutaj jest to, co my proponujemy, to właśnie, żeby nie było takich ograniczeń na przykład związanych z oceną zachowania, albo jeszcze, nie daj Boże, takie są czasem w regulaminach zapisy typu pozytywna opinia wychowawcy, czy też dyrektora, tak, że tylko wtedy uczeń może kandydować, no to my bardzo z tym walczymy. Uważamy, że każdy powinien móc kandydować. No i to oczywiście z gwiazdką taką, bo tutaj zaraz się na różnych warsztatach pojawiają głosy, no ale jak to, przecież zawsze się ci kandydaci pojawiają, którzy trochę ośmieszają albo po prostu kandydują dla żartu i tak dalej. No więc też zachęcamy do tego, żeby robić takie na przykład debaty wyborcze, które trochę będą weryfikować to, czy te osoby rzeczywiście kandydują, mają jakieś pomysły, tak, czy też właśnie jest to dla żartu, ale ogólnie wchodzimy z założenia, że jest to odpowiedzialność po stronie całkowicie uczniów, tak, kogo oni wybiorą, no z tymi osobami będą musieli sobie radzić, tak, no bo to jest instytucja reprezentująca uczniów, więc jak najbardziej powinno to być po ich stronie. Więc takie święto właśnie wyborcze, wrześniowe też będziemy rekrutować od czerwca. I to chyba na ten moment już może skończę, bo właśnie, bo teraz jeszcze fajnie, żebyśmy porozmawiali o tych praktycznych aspektach, jak tę samorządność właśnie wzmacniać. Jasne, dziękuję Ci, Michale, ale jeszcze jedno słowo w kwestii organizacji tylko. Te wszystkie linki, które są na czacie, mogą Państwo sobie je oczywiście teraz skopiować, ale wyślemy je też do wszystkich zarejestrowanych uczestników w mailu jednym, w którym podsumujemy te wszystkie materiały, więc proszę się nie niepokoić, jak będziecie chcieli znaleźć ten dostęp, to on będzie ułatwiony. I mam jeszcze do Ciebie, Michale, pytania, właściwie jedno pytanie na początek jeszcze. Czy jak z Twoich doświadczeń szkół uczestniczących w naszych programach, to jakie na przykład obszary, oprócz takich jak akcje charytatywne albo no, te inne czynności, które są tak typowo powiązane, na przykład imprezy z działalnością samorządu, udaje się w ten obszar wprowadzić dzięki poszerzeniu aktywności w tej szkole? Czym na przykład zajmują się uczniowie w tych szkołach, które uczestniczą w programach? Mhm. To tak, no ważnym obszarem jest komunikacja i media i tutaj
będziemy trochę mówili właśnie też o tych poziomach partycypacji. Tym pierwszym takim poziomem realnej partycypacji jest to, że wszyscy są poinformowani i wiedzą, tak? Wiedzą, co się dzieje w szkole i dlaczego coś się dzieje w szkole, tak? Żeby w ogóle uzyskać zaangażowanie w cokolwiek, tak? No osoba, dana osoba no musi mieć rzetelne i pełne informacje, no żeby się w coś włączyć, żeby czuć, że rzeczywiście ktoś dba o to, że traktuje mnie poważnie już na tym etapie, że dostaje informacje, tak? Więc to jest, no tu podchodzi zarówno o media, które na przykład mogą uczniowie sami prowadzić, tak, żeby w szkole rzeczywiście ten głos uczniowski był też niecenzurowany, czyli no po prostu rzeczywiście, żeby to były media prowadzone przez uczniów, dla uczniów, czyli na przykład, no wiadomo, strony na Facebooku, na Instagramie, jakieś media społecznościowe, czy bardziej tradycyjne, ale wciąż popularne, radiowęzły na przykład, tak? Ale również chodzi nam o to, żeby tutaj wypracować jakieś takie sposoby komunikacji, chociażby władz samorządu z dyrekcją, bo to też często kuleje tak naprawdę i się okazuje, że na przykład dyrektorzy właśnie nie spotykają się z władzami samorządu uczniowskiego, na przykład spotykają się z opiekunem samorządu uczniowskiego, tak? Czyli mamy zapośredniczoną komunikację i to oczywiście jest znacznie trudniejsze, tak? Bo ci uczniowie mają pewną obawę przed dyrektorem, no a siłą rzeczy opiekun też zawsze jest jakimś filtrem, coś tam powie trochę inaczej, no więc też dbamy o to, żeby właśnie wzmacniać tę taką wymianę. W komunikacji jest też istotne to, żeby zbierać informacje o potrzebach i zasobach, tak? Czyli takie diagnozy, żeby organizował samorząd, żeby te plany pracy samorządu nie były wymyślane na zasadzie, że to jest od 10 lat robimy te imprezy, więc po prostu robimy copy and play, plan pracy samorządu, hop jest, tylko żeby on rzeczywiście był wypracowany w odniesieniu do tego, co jest potrzebą uczniów. No i żeby też same władze samorządu dbały o tę komunikację, tak? Znaczy, żeby oni również mieli wymyślone różnego rodzaju sposoby na dotarcie do uczniów, na to, żeby się spotykać, żeby się bezpośrednio spotykać. Tutaj zachęcamy do tego, żeby na przykład prowadzili różnego rodzaju warsztaty, zajęcia dla młodszych uczniów. No, w każdym razie, żeby oni byli widoczni, tak? Znaczy, żeby rzeczywiście te władze samorządu były widoczne. To jest komunikacja. No, dużym obszarem i często takim, który budzi dużo już emocji, jest takim poważniejszym, trudniejszym, jest różnego rodzaju podejmowanie decyzji dotyczących zasad szkolnych, tak? No i tutaj oczywiście jest to zawsze trochę ten level up, no ale to też angażuje uczniów, tak? Bo no, na przykład różnego rodzaju zasady dotyczące tego, jak uczniowie mają się ubierać, zachowywać, ten kryteria oceny z zachowania, czy w ogóle wewnątrzszkolne ocenianie, kryteria oceniania, prawda, to są takie tematy, do których zachęcamy szkoły, żeby robić na przykład konsultacje z uczniami, tak, żeby uczniowie się wypowiedzieli, co działa, co nie działa, tak, czy czują, że są sprawiedliwie oceniani, czy czują, że rozumieją te kryteria oceniania i tak dalej, tak, czyli to, co bezpośrednio dotyczy samych uczniów i uczennice, no to są takie, myślę, i przestrzeń szkolna. To też jest, myślę, taka bardzo namacalna rzecz, którą można dość łatwo, prawda, no oczywiście, wymaga to pracy, tak, ale możemy tutaj wprowadzić zmiany wynikające jakby z potrzeb uczniów, tego, co uczniowie czują. To jest to, no jeszcze klasa, bym powiedział, tak, jeszcze z tych obszarów po prostu życia klasy, tak, bo to jest ta najmniejsza społeczność, najmniejsza komórka i uważam, że każdy wychowawca, wychowawczyni tak naprawdę buduje samorządy. Bardzo często w szkole się tak myśli, że to tylko opiekun samorządu odpowiada za samorząd. No nie jest tak, prawda, bo to jak funkcjonuje klasa, to jest podstawa, bo to jest doświadczenie większości uczniów, więc też, żeby na poziomie klasy dbać o takie drobne decyzje, chociażby gdzie pójdziemy na wycieczkę szkolną. Dobra, jeszcze mógłbym długo... Jasne, ale oczywiście, ale zależało mi też na tym, żeby to osadzić w konkrecie, bo rzeczywiście, jak się mówi, w różnych obszarach można to robić, no to no, można mieć poczucie, że to jest takie ogólne sformułowanie, a zależy mi na konkretach. Mamy oczywiście też Kasię i Małgosię, które są dyrektorkami i mogą powiedzieć o swoim doświadczeniu, ale zależało mi też na takim spojrzeniu osoby, która jest trochę z zewnątrz szkoły i widzi różne te podmioty. No właśnie, ja może ciebie, Kasiu, poproszę o krótki komentarz a propos tego, co Michał mówił o wspieraniu takich aktywności samorządowych uczniów i tej podmiotowości uczniowskiej przez organizacje pozarządowe, przez różne czynniki, które są na zewnątrz szkoły. Na ile to było wam potrzebne, w tego rodzaju zewnętrzne wsparcie? Co to dało? Jaka jest jakaś wartość dodatkowa takiego działania? No bo przecież można by było samemu tego rodzaju aktywności planować. Jak to jest u was, Kasiu? No na pewno można byłoby samemu planować i przecież jest wiele takich aktywności, nawet chyba począwszy z poziomu nawet pojedynczego nauczyciela, nawet nie
wychowawcy klasy, a nawet samego nauczyciela, bo to w tym, na tym poziomie chyba się zaczyna nawet partycypacja ucznia, a potem dochodzimy do takiej szerszej samorządności. Natomiast wydaje mi się, że potrzebne są takie organizacje pozarządowe, żeby jeżeli już stwierdzimy, że jednak wejdziemy na poziom refleksji, że jednak chcemy się jeszcze dalej rozwijać, to one na pewno nam mogą w tym pomóc. Czyli jakiś know-how taki zewnętrzny, pomysł? Tak, jest potrzebny. Tak jak my na przykład stwierdziliśmy właśnie niedawno, że chyba wykorzystaliśmy pewne możliwości, jeżeli chodzi o pracę samorządu uczniowskiego. I teraz quo vadis w samorządzie, co dalej? I ta refleksja i uczniów, i nauczycieli spowodowała, że weszliśmy w ten program właśnie Szkoła Demokracji, gdzie okazało się, że pewne rzeczy robimy świetnie, że one są dobre, ale można pewne rzeczy jeszcze robić inaczej, można jeszcze się dalej rozwinąć. Co ja bym jeszcze widziała? Na pewno wszelkie projekty, które proponują często organizacje pozarządowe, ale też i takie organizacje, które są nam bliżej, czasami nawet jakieś rady, osiedla, czy nawet miasto. Ja przygotowując różne przykłady takich projektów, w których oczywiście pomysł jest miejski, jest tu nadzór nauczyciela, ale sama praca jest pracą uczniów i to nawet w szkole podstawowej mogą uczniowie, jeżeli mają mądrego nauczyciela, faktycznie, który jest takim mentorem albo osobą do dyskusji, który czuwa, no te pewne rzeczy zrealizować, a mało tego, potem się okazuje, że one pojawiają się nawet jako propozycje do budżetu obywatelskiego. No to już coś jest niesłychane, jak uczeń szkoły podstawowej widzi, że ma taką siłę sprawczą. No rzeczywiście. A takich projektów jest dużo. Tylko żebyśmy zauważali, żeby ci uczniowie nie byli takim w tym projekcie taką dekoracją, tak? No tak, to jest to, o czym Michał wspominał jako o wyzwaniu, że bardzo często zdarza się tak, że samorząd jest po prostu pewnego rodzaju fasadową taką, fasadą, która i tak kryje aktywność realnie dorosłych, a nie samych uczniów. Małgosiu, a jak u ciebie? Do czego ci się przydały różne zewnętrzne organizacje w tym obszarze? To znaczy ja od razu powiem, że moja szkoła brała udział w projektach CEO i była to i Szkoła Demokracji, ale wcześniej już niefunkcjonująca obecnie Solidarna Szkoła, którą robiliśmy też z ECS-em. I mimo, że jesteśmy z Gdańska, to byliśmy jedyną szkołą w Gdańsku, która z ECS-em właśnie i z CEO robiła Solidarną Szkołę, więc to też takie gdzieś znamienne. Ale nam bardzo dużo te projekty dały. To znaczy ja w moim odczuciu uważam, że nie da się budować samorządności szkolnej, w ogóle samorządności bez konkretnych podwalin. I jeżeli my nie jesteśmy sami na to przygotowani, to nigdy ta samorządność w szkole nie będzie funkcjonowała, jeżeli my nie mamy przekonania w ogóle do samorządności. Więc to jest taka pierwsza rzecz, że dyrektor musi być przekonany do samorządności, muszą być przekonani nauczyciele, żeby samorządność w ogóle się zadziała. Tak? I to jest taka podstawa. My mamy w Polsce problem z samorządnością, dlatego że my mamy młodą demokrację. To nie jest demokracja, która wyrasta nie wiadomo jak długo, tylko my jej się ciągle uczymy. I takie programy, projekty są bardzo pomocne i bardzo przydatne, ponieważ one właśnie kształtują później szereg postaw również obywatelskich, które będą miały wpływ na kształtowanie współczesnej i przyszłej Polski. Więc to jest taka rzecz dla mnie bardzo kluczowa, dlaczego ja stawiam w ogóle na samorządność. Dlatego, że to są podwaliny pod tak naprawdę całą resztę. I muszę przyznać, że w ramach tych projektów, w których braliśmy udział, to uczniowie decydowali właśnie, które obszary będą realizować, jak one będą wyglądały. Trudność mieliśmy wtedy, kiedy była pandemia, ale kiedy była pandemia, okazało się, że zrealizowaliśmy wszystkie obszary, bo oni tak się zmobilizowali. Co więcej, dostaliśmy jakieś wyróżnienie nawet od CEO właśnie za realizację tych wszystkich obszarów. Więc mimo tych warunków pandemicznych. Mimo warunków pandemicznych, ale wydaje mi się, że największa trudność i taka naprawdę największa trudność to jest oddanie pałeczki uczniom. I to się zaczyna na etapie dyrektora.
Jeżeli dyrektor nie ma przekonania, że może oddać pałeczkę w wielu obszarach uczniom, może ich mentorować, wspierać, a oni mogą wspierać jego, to ta samorządność nie zadzieje się w szkole. Bo to jest bardzo trudne. My odpowiadamy jako dyrektorzy za całość, za spadającą dachówkę, za nie wiem, toalety, za cokolwiek, tak? Za jakiś wypadek, który się wydarzy, zawsze się może wydarzyć. Natomiast my, mając to poczucie właśnie tej odpowiedzialności, ciężko nam jest bardzo często przekazać ją innym. Ale gdy to się zadzieje, gdy my dajemy tą przestrzeń, to słuchajcie, dać przestrzeń młodzieży, ona natychmiast się zagospodaruje. Przestrzeń nie lubi pustki i ona natychmiast ma mnóstwo młodzież pomysłów, rzeczy do realizacji, tylko że my musimy być przekonani, że my ich będziemy wspierać w tym, co oni chcą. I co jest ważne jeszcze, taką ostatnią myśl dodam, że to są pomysły uczniów, nie nasze. I nie można realizować pomysłów nauczycieli, nie można realizować pomysłów dyrekcji, jeżeli tego nie chce młodzież. Nie można im tego narzucić, bo to nie wypali. To może będzie zrealizowane, ale nie przyniesie tej wartości dodanej na przyszłość. To się zamknie na tym etapie, będzie zamknięte, zrealizowane, odłożone na półkę, a nie o to chodzi. Więc ja przede wszystkim u nas w szkole dzieją się rzeczy tylko te, które chcą uczniowie. I no te oni realizują. No właśnie, mam wrażenie, że przeszliśmy już do kolejnego naszego tematu troszeczkę. Trochę na takiej zasadzie, jak mawiał klasyk, że skończyły się żarty, a zaczęły się schody. Bo tutaj jest takie słowo wyświetlonym na slajdzie pytaniu, anarchia. Czyli jak zwiększać wpływ uczniów na życie szkoły, unikając anarchii. I mam wrażenie, że ta anarchia to jest właśnie to, co jest tym lękiem, strachem dyrektora albo też nauczycieli i nauczycielek przed tym jakby zostawieniem przestrzeni dla uczniów, dlatego że wydaje się, że co oni z tą przestrzenią zrobią, czy to, co zrobią, będzie dobre i bezpieczne, czy oni w ogóle wiedzą, co mają zrobić. Ja rozumiem, że ty trochę w tej wypowiedzi mówiłaś o zaufaniu, o takim trudzie zaufania, że ludzie nie zniszczą samych siebie i tej szkoły. Mam wrażenie, że to jest w ogóle coś ogólniejszego, dotyczącego w ogóle demokracji jako takiej, a tutaj tylko przeniesionej na poziom młodych ludzi. No właśnie, jak zwiększasz wpływ uczniów na życie szkoły, unikając anarchii, bo rozumiem, że anarchia nie panuje. Nie, anarchia nie panuje, ale to tak jak zaczęłam w zasadzie moją wypowiedź, że żeby uniknąć anarchii, trzeba zbudować solidne podstawy. Więc my zawsze zbieramy gospodarzy klas albo osoby chętne. Zresztą ktokolwiek przychodzi do naszej szkoły, od razu słyszy, że jesteś w samorządzie. Bo samorząd to są wszyscy uczniowie. To nie są tylko przedstawiciele, to jest cała społeczność szkolna. Więc to jest ta kwestia budowania tej społeczności uczniowskiej, pokazywania im, że oni tworzą samorząd. A te osoby, które czasem przychodzą na spotkania, są tylko ich reprezentantami, co nie oznacza, że nikt inny na spotkanie nie może przyjść. U nas zawsze spotkania są otwarte i wejść może na spotkanie samorządu każdy. Więc to jest jak gdyby taka jedna zasada, że samorząd to są wszyscy uczniowie. Druga taka ważna rzecz, zawsze mentor, który jest z uczniami, no, musi być taką osobą wspierającą, nie narzucającą, ale osobą wspierającą, i to jest ważna rzecz dla dyrektora, żeby takiego mentora, jeżeli my nie mamy takiej samorządności zbudowanej, że uczniowie sami dobrze wybiorą i będzie to ich naprawdę wsparcie, albo nie wiedzą, kogo wybrać, to żeby pomógł w tym momencie i takiego nauczyciela wyznaczył, bo nie zawsze w szkołach wybieramy takich mentorów, tak? Nie zawsze uczniowie wybierają. Czasami trzeba wprowadzić ten czynnik, że kogoś my dajemy, kto wiemy, że to mu podoba, bo to jest trudne zadanie. Taki nauczyciel będzie łącznikiem między dyrekcją, między nauczycielami, między uczniami, i on pełni, słuchajcie, całkiem inną funkcję. On powinien być super ozwacany i naprawdę przez dyrektora mocno doceniany, bo on ma niesamowicie trudną funkcję w szkole. Jest taki ciągle pomiędzy.
chcę dobrze i tutaj, i tutaj, i tutaj, i nie zawsze to się udaje. Tak? Nie zawsze wszystkie te sfery da się tak bardzo łagodnie połączyć, bo mamy przecież bardzo wielu nauczycieli i też różne podejście do różnych sytuacji. Natomiast dla mnie zawsze taką kluczową rzeczą jest początek roku szkolnego albo końcówka. W zeszłym roku była to końcówka i w tym roku też chcemy zrobić to tak, że mamy wyjazdy osób działających w samorządzie, gospodarzy klas i osób działających tak bardzo aktywnie w samorządzie. To nie jest taka rzecz jednostkowa, bo to jedzie około 40-50 osób na taki wyjazd i oni w tym czasie w ciągu dwóch dni mają warsztaty, mają zajęcia i wypracowują działania, jakie chcą robić w kolejnym roku szkolnym. Przede wszystkim na dzień dobry zbierają informacje, zanim wyjadą na wyjazd, zbierają informacje od uczniów, czego uczniowie pragną i co powinno się zadziać, albo gdzie powinno się zadziać, bo Facebook to jest jedna rzecz, ale moja szkoła na przykład jako jedna z pierwszych ma Twitcha. Tak, mamy szkolnego Twitcha i my działamy na Twitchu i na przykład konferencje, jakie robią moi uczniowie, są transmitowane na Twitchu i oglądało je na przykład 2,5 tysiąca osób. Więc przepraszam cię, Małgosiu, ale mogłabyś skomentować, co to jest, bo nie jestem pewien, czy wszyscy Twitch? Wiedzą. Tak. Ja też nie wiedziałam, póki właśnie nie uczniowie mnie tego nauczyli. Twitch jest to platforma, która na dzień dobry służyła do komunikacji się podczas gier. To jest platforma stosowana, a my zastosowaliśmy ją do czegoś całkiem innego. Właśnie do robienia konferencji online, na żywo i tak dalej. Także i to był ich pomysł. Jakby padło pytanie, moja szkoła jest szkołą Microsoftową i padło pytanie, gdzie chcemy zrobić kolejną konferencję, na jakim nośniku? Oni, a muszą być Teamsy, a my mamy Twitcha. Dobrze, to był Twitch, tak? Więc to nie jest tak, że my się zamykamy, my wręcz odwrotnie musimy podążać za nimi i to jest taki jeden z przykładów, na co musimy zwrócić uwagę. No i oczywiście, słuchajcie, ten preliminarz zadań, działań, on się pojawia, on jest dla wszystkich widoczny, dlatego że my też mamy stworzoną przestrzeń dziewiątka, mamy własny intranet właśnie w Microsoftie, w Teamsach, więc wszystkie informacje natychmiast są tam. Więc to jest faktycznie to, co mówił pan Michał, kwestia komunikacji, przepływu informacji, więc uczniowie są non-stop cały czas na bieżąco z informacją, nie ma problemu z tym przepływem. Mają też własny zespół samorządów uczniowskich w Teamsach i tam robią sobie spotkania. No i też bardzo ważna rzecz, dlaczego nie ma anarchii, dlatego że my jesteśmy z nimi. To nie jest tak, że dajemy przestrzeń i ona jest pusta i ona jest bez nas. My też jesteśmy częścią szkoły i dyrektor nie może być taką samotną wyspą albo zostawić samorząd samotną wyspą z jego opiekunem, tylko ja na te wyjazdy też jeżdżę. Jak są spotkania samorządu, staram się przynajmniej raz w miesiącu na nich bywać. Też nie częściej, bo oni muszą mieć przestrzeń dla siebie, ale bywają. No i taka jeszcze jedna bardzo ważna dla mnie zasada otwartych drzwi. Moje drzwi dla uczniów są otwarte. Uczniowie wiedzą, że mogą do mnie przyjść. Samorząd uczniowski wie, że ma do mnie dostęp przewodniczący i to też jest ważne. My nie mamy jednego przewodniczącego, tylko mamy koalicję. Oni wymyślili, że oni przy szkole, która ma 800 ponad uczniów, prawie 900 w tej chwili, nie dają rady w pojedynkę i oni robią koalicję. Mamy w tej chwili dwóch przewodniczących, tak, którzy wystartowali w koalicji. Więc oni mają stały dostęp do mnie. Oni mogą dzwonić, pisać, o jakiejkolwiek porze wpadać. Wiedzą, w jakich porach jestem zazwyczaj dostępna i to jest 7:30, to oni wiedzą, o czas dla nas zarezerwowany. Więc to jest, słuchajcie, ta rzecz, która się dzieje. I warto taką przestrzeń z uczniami mieć, bo to jest też nasze ucho. Ja wiem, co się dzieje, ale też dzięki temu mogę zapobiegać, ale co więcej, dzięki temu oni rozwiązują sprawy za mnie. Jeżeli mam problem, to ja przychodzę i mówię, słuchajcie, jest problem taki i taki, tak naprawdę to jest problem wasz. I co wy teraz z tym zrobicie? I słuchajcie, się dzieje. Ale myślę, że o tym chyba w innym pytaniu, Przemku, jeszcze. Tak, o korzyściach w innym pytaniu jeszcze będzie na to miejsce, ale słuchałem z zainteresowaniem i to, co pojawiło mi się w głowie w trakcie, kiedy mówiłaś a propos słowa anarchia, to taka myśl, bo powiedziałaś, że masz otwarte drzwi. Ale czy te otwarte drzwi są rzeczywiście jakby dla całej społeczności, czy dla tych reprezentantów wybranych? Nie, dla wszystkich.
One są dla wszystkich. Jasne, że na prawie 900 osób nie wszyscy z tego korzystają, ale uczniowie nie mają problemu, żeby przyjść, czy nawet idąc korytarzem zaczepić mnie i powiedzieć: pani dyrektor, czy możemy chwilę? To nie jest, to ja nie jestem osobą dla nich taką, do której boją się podejść, tak? Wręcz odwrotnie. Jeżeli jest problem, to w tym momencie przychodzą. I to są takie sytuacje dla mnie ważne, dlatego że oni biorą razem ze mną odpowiedzialność za społeczność szkolną. I to się przejawia w bardzo różnych sferach, tak? Od jakichś zniszczeń, które mamy w szkole, co jest też rzeczą naturalną, po sytuację ich zdrowia psychicznego, gdzie czasem wpadają i mówią: trzeba zrobić porządek, albo u tej osoby źle się dzieje. To jest naprawdę budowanie szerokiej takiej społeczności, świadomości, odpowiedzialności nie tylko za samorządność, ale w ogóle za siebie, za drugiego człowieka i na to, że wszystko, na wszystko mamy wpływ i na to, że nie możemy być obojętni na wszystko. I obojętność jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić drugiemu człowiekowi, przejść obojętnie. A czy zdarza się tak, że na przykład stosują uczniowie albo uczennice takie bypassy komunikacyjne, że na przykład przychodzą do ciebie ze sprawami, z którymi mogliby przyjść do wychowawcy i traktują jako taką super instancję ciebie? Nie. Mamy raczej ustalone te zasady, że to też jest właśnie rzecz, którą ustalamy w tym momencie na wyjazdach, że są etapy też komunikacji. Jeżeli są przestrzenie, które da się rozwiązać na takim etapie, to je rozwiązujemy. Jeżeli się nie daje i potrzeba już mojego wsparcia czy mojej decyzji, to też w tym momencie przychodzą. Raczej uczymy ich też tego, bo w samorządności też tak jest, że są też pewne etapy, których nie należy pomijać. Bo jeżeli my pomijamy nauczycieli, to też w tym momencie będzie działało na niekorzyść samorządności. Nauczyciel nie będzie chętny do współpracy, jeżeli będzie ciągle wiedział, że my go pomijamy. Ja miałam takie sytuacje, że na przykład moi uczniowie coś wymyślili, ja dałam zgodę na to i oni zdążyli ogłosić to wcześniej uczniom, niż ja powiedziałam nauczycielom. No i słuchajcie, był ząb ze strony nauczycieli. Jak to jest, że uczniowie wiedzą szybciej? No zdarzyło się, ale teraz już tego też ja pilnuję. Kochani, nie wybiegamy przed szereg, ja poinformuję nauczycieli, powiem: jest tak i tak i tak, o tym zadecydowaliśmy wspólnie i w tym momencie wy ogłaszacie dopiero informacje całej reszcie. Więc to są rzeczy, które też musimy wypracować, bo tego elementu nauczyciela absolutnie nie należy pomijać. Okej, czyli ten wpływ jest oparty na zasadach, które są wypracowane również z udziałem samych uczniów i uczennic podczas wyjazdów. Ale to też nie jest wszystko, ponieważ do tego dokładamy rodziców. Rodzic jest nieodłączną częścią szkoły. Więc jeżeli mamy rodziców, którzy chcą partycypować, którzy chcą dołączyć się do działań w szkole, to jak najbardziej to jest też przestrzeń do współpracy z samorządem. I nasz samorząd na przykład ma takie spotkania z radą rodziców, przychodzą, prezentują, co się wydarzyło, co będą chcieli dalej robić, jakiej pomocy oczekują od rodziców, jakiego wsparcia, że na przykład trzeba będzie przyjechać jakąś sobotę i z nimi zmontować z palet ławki, na przykład, tak, bo sami nie chcą tego robić tylko pod jakąś superwizją. Więc zobaczcie, że to jak najbardziej jest kolejny czynnik, którego nie należy pomijać. Jasne. Dziękuję, Małgosiu. No i chcę do Kasi się teraz zwrócić, dlatego że o ile Małgosia zarządza liceum, o tyle Kasia szkołą podstawową. Czy ty się nie boisz anarchii? Albo może wręcz przeciwnie, obojętności przy oddawaniu wpływu uczniom na życie szkoły? Znaczy, u mnie w szkole jest taka sytuacja, że to ja od wielu lat jestem tą osobą właśnie, która jest od komunikacji z samorządem uczniowskim i faktycznie drzwi do mojego gabinetu są zawsze otwarte i przychodzą do mnie uczniowie w różnych sprawach, to tak samo jak do Małgosi na korytarzu i wiedzą, że zawsze otrzymają ode mnie pomoc. No teraz muszę sobie nawet radzić z tym, że przychodzą uczniowie z Ukrainy, ale też sobie radzę, używając translatora, ale faktycznie jestem też na spotkaniach samorządu uczniowskiego, wsłuchuję się w to, co samorząd proponuje, bo wbrew pozorom, no, uczniowie w szkole podstawowej, no to jest też budowanie właśnie tej samorządności, a teraz jeszcze, jak od jakiegoś czasu
mamy te klasy siódme i ósme, no to okazuje się, że w tych klasach uczniowie no mają już dojrzałe pomysły i takie, którymi chcieliby zmieniać szkołę. Jak ja traktuję tą wolność? A mianowicie zgodziłabym się tutaj z tym, że jeżeli ta wolność ma jakieś ramy postawione, najlepiej postawione przez uczniów, bo oni wtedy to czują, jeżeli ma się nauczycieli, którzy mają to poczucie i empatii i wiedzą, jak pracować z dziećmi, a taki powinien być nauczyciel, i nauczyciel, który no, będzie takim jakby dobrym duchem nad nimi, ale da im poczucie mocy sprawczej, no to ta wolność naprawdę może być dla tych uczniów realna. Ja oczywiście, mamy też przykłady takich działań, my nie jeździmy na wycieczki może, ale nasz samorząd na koniec roku, te osoby aktywnie działające mają taki seans kinowy, mają wyjście na lody, ale mają też taki sejmik uczniowski. I ten sejmik uczniowski kończy każdy rok szkolny. I uwaga, na tym sejmiku uczniowskim nie pojawia się tylko ta tak zwana Rada Samorządu Uczniowskiego, ale właśnie przedstawiciele różnych klas. Oni są tam wybierani demokratycznie. I wtedy tam padają propozycje, co oni widzą, co im się udało, czego się nie udało, co możemy zrobić w przyszłym roku. Tak to się u nas odbywa pod koniec właśnie każdego roku szkolnego. A w takim życiu szkolnym, no ja może powiem o tym, o takiej rzeczy właśnie związanej z tym, co jest ogólnie pojętym bezpieczeństwem w szkole. No bo faktycznie każdy dyrektor, ale myślę, że też każdy nauczyciel boi się, jak to może wyglądać. My kiedyś wpadliśmy na pomysł tak zwanych koordynatorów do spraw bezpieczeństwa. Może to brzmi troszkę poważnie, no tak, ale w sumie jak tacy uczniowie mają taką funkcję, to oni się czują też w tej funkcji taką mocą sprawczą. Jak to wygląda? Wybierają ich klasy. I to nie są osoby wcale takie, które wydawałyby się, że one będą wzorowe, że to są bardzo dobrzy uczniowie, właśnie nie. I ci koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa tak patrzą, co się dzieje w szkole, co się dzieje w szatniach, co się dzieje na korytarzach, na boisku, ale nawet tak, jak wygląda droga do szkoły. I oni raz w miesiącu spotykają się na takim spotkaniu i przekazują między sobą, odbywa się jakby taka debata w obecności też i mojej, i pedagoga szkolnego, gdzie oni przekazują, w czym widzą problem, co się dzieje, gdzie widzą, że dzieją się złe rzeczy. Razem jakby formułują takie wnioski do Rady Pedagogicznej i my je potem przekazujemy. I oczywiście niektóre z tych wniosków wcielamy w życie. Mało tego, te wnioski nie tylko dotyczą tutaj akurat szkoły, bo na przykład pojawiły się też przy tej okazji wnioski dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły. I wtedy pojawił się nawet list, który uczniowie skierowali właśnie do miasta, którym prosiliby o na przykład wymalowanie dodatkowych pasów, żeby przejście do szkoły było bezpieczne. Okazało się, że ta ich petycja została przyjęta. No i teraz ta nasza droga do szkoły też jest bezpieczna, a więc to jest jedna z rzeczy. Jak oni widzą moc sprawczą i że coś się z tym dzieje, no to oczywiście wtedy widzą sens takiego działania. A druga rzecz, mamy też w klasach taki konkurs, który się odbywa przez cały rok, on się nazywa Uczeń na medal. Ramy są oczywiście zaznaczone tego konkursu, ale te ramy też wyznaczali uczniowie. W klasach odbywa się raz w miesiącu taka debata, kto dla uczniów jest uczniem na medal, czyli kto jest dla nich koleżeński, na kim mogą polegać, kto jest takim uczniem, który ich nigdy nie zawiedzie, z którym mogą się spotkać, mogą się jemu zwierzyć. Czyli kryteria i odbywa się są... potem głosowanie i jest wybierany taki uczeń na medal miesiąca w każdej klasie. My i to nie robimy... są prymusi? Nie, tam akurat oceny nie mają żadnego właśnie, nie, to nie ma znaczenia. Na dole mamy taką gazetkę samorządową, tam są umieszczane comiesięczne zdjęcia, a na koniec roku
No, jest taki wybierany uczeń na medal z każdej klasy roczny, tak, ten, który no, przez cały rok miał najwięcej takich wyborów i on wtedy no, jakoś jest przez nas nagradzany, ale też znajdują się jego dokonania również w gazetce szkolnej, bo my do informacji z uczniami mamy coś, co już w niektórych szkołach może troszkę odeszło w niepamięć. Ja mówiąc szczerze, przygotowując się do tego spotkania, nawet wróciłam do historii naszej gazetki, która pierwsza pojawiła się w 2000 roku. I proszę sobie wyobrazić, ja wiem, że są nowe środki komunikacji. My też z nich korzystamy, z Messengera, z Teamsów do spotkań samorządowych. Ale ostatnio, jak została przeprowadzona ankieta, w jakiej formie uczniowie wolą mieć gazetkę szkolną? Czy elektroniczną może? To wyobraźcie sobie Państwo, że uczniowie chcą mieć je w wersji papierowej. Nazwa gazetki została wybrana konkursem. Ona teraz nosi nazwę z ostatniej ławki. Kiedyś było między 7.30 a 16.35, bo tak trwały lekcje. Uczniowie sami tam też... Słychać wszystko. Kasiu. Słychać wszystko, tylko pewno mnie nie widać, nie, bo nie mam obrazu. Nie, widać ciebie też, bez żadnych zmian. A ja was w ogóle nie widzę, mi zniknął obraz. Ale to, to proszę kontynuuj. Dobrze, to ja kontynuuję. Widzimy. A propos gazetki, a mianowicie oni sami proponują rubryki, sami tam zamieszczają informacje. Oczywiście jest to sekcja dziennikarska i jest tam nauczyciel, który ich wspomaga, który sprawdza teksty. No przede wszystkim to jest polonista, który sprawdza też teksty pod względem stylistycznym, ortograficznym, gramatycznym. Także tu jest też pole do przestrzeni dla uczniów. Jasne. Bardzo ci dziękuję za ten przykład, bo jak ja sobie, ja już mam swoje lata i funkcjonowałem w szkole w takich czasach trochę zapomnianych przez wiele osób. No i to były między innymi też takie czasy, w których samorządność była bardzo fasadowa i kojarzyła się właśnie głównie z takim angażowaniem uczniów postrzeganych przez większość społeczności szkolnej jako tak zwani frajerzy. To jest takie słowo, którego się dzisiaj pewnie nie często używa, ale myślę, że Państwo wszyscy rozumieją, o co chodzi. A Ty mówisz o takich działaniach, które angażują po prostu uczniów różnych i tych tak zwanych grzecznych i tych tak zwanych niegrzecznych. My w Poznaniu na tych niegrzecznych mówimy, że to są Ejbry. No właśnie, z Poznańska. Tak. Okej. No właśnie, i to jest bardzo ciekawy przykład. Do ciebie, Michale, chciałem jeszcze a propos tej anarchii. Czy z twojej perspektywy, no właśnie takiej osoby współpracującej z różnymi szkołami, to pytanie, które ja tutaj stawiam, jest pytaniem sensownie postawionym i czy rzeczywiście ograniczeniem w rozwoju, w poszerzaniu wpływu uczniów na życie szkoły jest lęk przed anarchią, czy może jeszcze przed czymś innym? Jak ty to widzisz? To znaczy, chciałbym zacząć od tego, że ja bym w ogóle nie zachęcał do unikania anarchii, a wręcz do tego, żeby ją właśnie wprowadzać, ale ja rozumiem, że tutaj słowo anarchia jest użyte w takim potocznym synonimem bardzo... z chaosu, nieporządku, dokładnie, bałaganu. Dokładnie, tak. Natomiast to jednak mnie to zawsze boli, ponieważ mi jest jednak dość bliska koncepcja polityczna anarchizmu, która bazuje na tym, żeby społeczeństwo się samoorganizowało. Samoorganizowało. Tak? Dokładnie. I jakby anarchizm właśnie polega na tym, że odrzucamy władzę centralną, a staramy się jak najwięcej tej władzy oddać w ręce samoorganizujących się grup, no chociażby takich jak związki zawodowe czy stowarzyszenia, no ogólnie to jest jakby ta istota anarchizmu, więc jest to bardzo bliskie idei samorządności uczniowskiej, którą my proponujemy, no bo ona właśnie też bazuje na mechanizmach tej demokracji bezpośredniej, czyli tego, że osoby, które mają jakąś potrzebę, same tą potrzebę przede wszystkim no, sobie uświadamiają, a potem ją wygłaszają, a następnie z osobami, które mają podobną potrzebę, tak, dogadują się, żeby coś z tym zrobić, tak, nie potrzebują do tego żadnej centralnej władzy, wyższej władzy, tak. No oczywiście wiadomo, że w szkole, szczególnie państwowej szkole w Polsce, tak, wprowadzenie tego założenia w 100% jest niemożliwe, ale dobrze, tutaj już wracając, rozumiem właśnie, że chodzi o ten bałagan.
i którego rzeczywiście część właśnie naszych nauczycieli, dyrektorów no, się obawia, szczególnie na początku, to co to będzie, tak? No my tutaj oddamy, albo często też bazuje to na złych doświadczeniach, tak? Bo rzeczywiście też nie należy tego ukrywać, że często takie różnego rodzaju próby oddawania tej odpowiedzialności kończą się różnymi trudnościami i różnymi też porażkami. Często uczniowie, no właśnie, nie są przygotowani do tego, żeby właśnie odpowiedzialnie i świadomie wziąć udział w różnego rodzaju decyzjach, tak? No i to jest jakby prawda. I na pewno zgadzam się z tym, że nie możemy zaczynać od dużych rzeczy. Dlatego to, co my mamy w programie Szkoła Demokracji, no to są takie propozycje zaczynania też od małych kroków, tak? Czyli jeśli właśnie w szkole do tej pory nic takiego nie funkcjonowało, no to, to rzeczywiście trzeba nauczyć uczniów tego, tak? Czyli zaczynają od tych małych kroków, czyli na przykład to, co już mówiliśmy o tych sprawach klasowych, tak? Tego, żeby to wychowawcy mieli taką, żeby praktykowali takie na przykład rozmowy o tym, co jest dla uczniów ważne, tak? Żeby pytali ich, no o czym byście chcieli porozmawiać, tak? Żeby też rozmawiać o bieżących sprawach, tym, co się dzieje w Polsce, na świecie, tak? Bo uczniowie mają swoje zdanie i bardzo często chcą je wyrażać, natomiast w szkole bardzo często brakuje takiej przestrzeni, tak? Uczniowie czują, że ich zdanie nie jest ważne, tak? Więc nawet to, żeby nauczyciele na przykład, nie wiem, wiedzę o społeczeństwie, czy teraz to się tam, ten, historia i społeczeństwo, tak? Niedługo będzie hit, żeby wykorzystywali te lekcje, nie tylko do tego, żeby prawda, realizować podstawę programową, ale żeby się zatrzymać i powiedzieć, no słuchajcie, no teraz coś się wydarzyło, tak? Co o tym myślicie, tak? Wojna w Ukrainie, inne tematy, tak? Tematy społeczne, które są w dyskusji, to też buduje, tak? To buduje tą kulturę tego, że uczniowie się uczą, że mogą mówić swoje zdanie. To jest podstawa. Więc musimy zaczynać od tego, jeśli uczniowie się nauczą to wyrażać i nauczą się tego, że my traktujemy ich rzeczywiście poważnie, no to w większości przypadków oczywiście, no wiadomo, że są twarde orzechy nie do zgryzienia, ale większość z nich no jakby wróci z tym, tak? Znaczy również potraktuje nas poważnie. No i żeby właśnie też to współdecydowanie zaczynać od takich kwestii, które nie będą od razu wchodziły w, no nie wiem, w budżet szkoły, prawda? Czy na przykład w tę sferę taką postrzeganą jako ta domena nauczycieli, czy na przykład ocenianie uczelni, tak? Bo oczywiście jak najbardziej to powinno być gdzieś docelowo też, uczniowie powinni mieć tutaj głos, ale wiadomo, że przykładowo jeśli zaczniemy... To jest wrażliwy obszar tak, dla nauczycieli. No tak, no i jeśli zaczniemy od takiego po prostu ni z gruchy, ni z pietruchy, zapytamy uczniów, no dobra, no to jak byście chcieli, żeby wyglądały lekcje, tak? No to połowa uczniów nam będzie odpowiadała jakieś absurdy typu, a żeby lekcje trwały 15 minut, a przerwy 45, albo żeby, prawda, lekcje były, nie wiem, w barze i tak dalej. No wiecie, no to oczywiście takie odpowiedzi uzyskamy, jeśli po prostu to się nie będzie to przygotowane, tak? Więc jak najbardziej to musi być przygotowane. I też ramy, tutaj Katarzyna wspomniała o tym, ale właśnie no, współdecydowanie nie oznacza, że dajemy taką przestrzeń w 100%. Nawet jeśli robimy budżet obywatelski i mówimy, hej, macie 5000 zł, tutaj nie wiem, z budżetu szkoły albo z Rady Rodziców, albo z innych środków, 5000 decyzja, jakie wydamy, należy do was, no to mamy prawo jednak zrobić ramy, tak? Czyli że na przykład 5000 z budżetu obywatelskiego powinno być wydane, no nie wiem, na cele, które są zgodne ogólnie z, nie wiem, z misją szkoły, tak? Nie mogą być wydane na przykład, no nie wiem, na alkohol, tak? Na jakieś takie oczywiste rzeczy, albo mniej oczywiste, tak? Bo że na przykład no, zależy nam na tym, żeby to był budżet, na który uczniowie, nie wiem, zorganizują jakieś wydarzenie, które będzie integrujące, tak? I jak najbardziej mamy do tego prawo, tak? Jako organizatorzy, jako dyrektorzy, jako dorośli, żeby te ramy współdecydowania określać. I uczciwie je komunikować od początku, tak? Znaczy, że uczniowie mają świadomość, że to jest 5000 do wydania w określony sposób. Na pewną sferę możemy je wydawać, na pewną nie. I tak samo z na przykład tymi tematami związanymi nie wiem, z kryteriami oceniania czy ze szkolnymi zasadami. Również jest możemy to powiedzieć, że mamy takie ramy, dajemy wam, chcemy was zapytać, zebrać opinie wasze, ale nie gwarantujemy tego, że wszystko wprowadzimy w życie, tak? Znaczy, mamy do tego prawo, tak?
rozważymy i zwrócimy do Was z informacją, co możemy wprowadzić, a co nie. Tak? I jak najbardziej te ramy możemy wprowadzać, chociaż oczywiście z gwiazdką taką, żeby te ramy też nie były za bardzo wąskie, tak? Bo bardzo często też szkoły mają taką tendencję, że no już tak bardzo to ograniczają, że tak naprawdę już nie mówimy o współdecydowaniu, tak? Tylko wchodzimy już w ten etap manipulacji niestety, czyli takiej pozornej partycypacji. Także niby uczniowie mogą zdecydować, a tak naprawdę ten zakres jest tak wąski, że on właściwie nie ma już dla nikogo znaczenia. Znaczenia, no jasne. No dzięki, to można o tym mówić bez końca, ale to też jest jeszcze parę wątków, które chcemy poruszyć. Ja sam myślę, że często się tutaj pojawiają takie słowa, na przykład jak zaufanie i takie określenie, że coś się dzieje na serio. Jakby ważna jest wiedza uczniów, że jeżeli nauczyciele ich o coś pytają, to dlatego, że są ciekawi odpowiedzi, a nie dlatego, że po prostu pragną zapytać, bo to jest jakaś idea, która im towarzyszy. I myślę sobie, że to jest też dobra okazja, żeby przejść do tego następnego wątku naszego, a następnym wątkiem to jest właśnie odpowiedź na pytanie, po co w wymiarze wychowawczym i edukacyjnym zajmować się tym obszarem. To znaczy, co właściwie z tego dobrego wynika? No, pewnie oczywista jest taka myśl, która już tutaj też przebrzmiewała i gdzieś w tle była, że to ta odpowiedzialność, którą biorą uczniowie, bierze się oczywiście z tego, że mogą o czymś zdecydować, bo branie odpowiedzialności jest związane z tym, że ja o czymś decyduję. No to skoro decyduję, to mogę brać odpowiedzialność. I uczę się tego na przykład, że taki pomysł jak 15-minutowa lekcja i 45-minutowa przerwa może być ryzykowny ze względu na zasoby i cele tej organizacji, w której uczniowie funkcjonują. I rozumiem, że to, czego się uczą, to na przykład właśnie tego, że podejmowanie decyzji jest związane z całym szeregiem różnych kontekstowych rzeczy typu zasoby, typu ograniczenia zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, typu cele, dla których istniejemy. I tego się na pewno uczą. Ale czego jeszcze? Kasiu, ciebie o to spytam. Jaki wymiar, jaki sens, jakie znaczenie ma oddawanie wpływu uczniom i oczekiwanie od nich odpowiedzialności w różnych obszarach pracy szkoły? Tak, ja tu bym chyba nawiązała do tego, co mówił Michał. A propos... Do tego? Tak, no Michał tu już właściwie mówił o tej drabinie, bo wspominał, omawiał nam niektóre punkty tej drabiny partycypacji Harta, ale faktycznie no te stopnie realne, gdzie my zaczynamy jakby pokazywać uczniom, że my jesteśmy mentorami, my doradzamy, ale też dajemy im i pokazujemy jasne cele i dajemy im tą przestrzeń do działania. Na pewno nie może być nasza działalność polegająca na tym, że my będziemy manipulować, tak, albo nawet, że ci uczniowie będą dla nas tylko dekoracją w realizacji jakichś projektów. Ale chciałabym jeszcze nawiązać do czegoś innego, a mianowicie, że widziałabym te początki samorządności nawet w partycypacji uczniów w takim procesie jednak lekcyjnym. Bo właśnie, czyli uczniowie mogą przecież nie tylko decydować o tym, jakie mają być zasady klasowe, jakie inicjatywy mają podejmować, ale również jak oni by chcieli się czuć w czasie zajęć, jakie lubią metody pracy, czy można zrealizować taki, a nie inny temat. I no na pewno pierwszym takim progiem to będzie dobrze przeprowadzona ewaluacja zajęć, każdych, czy godziny wychowawczej, ale każdego przedmiotu. I teraz, jeżeli my zadamy odpowiednie pytania, otrzymamy na nie, możemy sobie przecież formę ewaluacji wybrać różną. Nie wiem, u mnie najbardziej się sprawdza gadająca ściana, bo oni wtedy mogą faktycznie pisać swoje propozycje. I jeżeli ja w następnych zajęciach wezmę to pod uwagę, oni będą widzieli, o, ja to napisałem, a nasza pani to wprowadziła w życie. To już jest jakiś element, a też budowanie zaufania. Nie tylko, no, ja myślę, że to tak każdy nauczyciel powinien budować swoje zaufanie. Ja no, uczę już bardzo długo
ale zawsze uważałam i wierzyłam w dzieciaki. Wierzę, że oni są kopalnią pomysłów. Ostatnio miałam taki etap, że już myślałam, że to nauczanie zdalne spowodowało, że się nic dalej nie ruszy, ale nie, jednak nie. Oni nas podnieśli na duchu. Ja może pozwolę sobie podać przykłady nawet z ostatnich moich zajęć. W klasie piątej mam... Właśnie o to chodzi. Tak, w klasie piątej mam wspaniałego ucznia, Stefana. Stefan to jest kopalnia pytań, mądrych pytań. Czasami te pytania prowadzą do tego, że ja nagle stwierdzam, dobrze, podstawa programowa jest, ale ja przecież nie muszę trzymać się sztywno niektórych rzeczy. Ja mogę zrobić niektóre rzeczy, które będą klasę ciekawić. Stefan zadał pytanie na lekcji o starożytności. Wie pani co, ci Grecy, oni byli tacy wspaniali, tak pięknie wyglądali, no my wiemy, że oni uprawiali sport. Ale co oni takiego jedli? Jak się odżywiali? Ja mówię, dobrze, chcecie wiedzieć? Robimy następną lekcję. Powstała lekcja. Jak się Grecy odżywiali kiedyś i jaka kuchnia grecka jest dzisiaj? Uczniowie w gadającej ścianie napisali, że to była smakowita lekcja. A Stefan, no, poczuł siłę sprawczą. Naprawdę mam klasę siódmą obecnie. Przykład, tam mam całą grupę uczniów, ale tam jest taki Marek, który zadaje pytania problemowe i takie szeroko wychodzące w ogóle poza, obejmujące bardzo szeroko jakieś problemy. No i czasami wiadomo, że ta pozostała część klasy za tym nie może nadążyć, bo wiadomo, no w klasie są różni uczniowie. W związku z tym stwierdziłam, że w takim razie, jeżeli taki problem się pojawi, mamy taką skrzynkę pomysłów, skrzynkę problemów, wkładamy te problemy do tej skrzynki i raz w miesiącu mamy taką kreatywną lekcję, ją nazywam, bo powiedziałam, słuchajcie, my nie możemy sami dyskutować sobie w tej małej grupie, my to możemy sobie zrobić na kółku, a niech reszta też poszpera, niech coś wyszuka. I dochodzimy do takich problemów, na przykład, dlaczego Eleonora Roosevelt stwierdziła, że przyszłość jest kobietą, a zaczęliśmy od emancypacji kobiet na koniec XIX wieku. No dla nich to jest, no pani zrobiła coś, żebyśmy my mogli też dyskutować. I może o jednej rzeczy, wiem, że może troszkę za dużo się tu chwalę, ale... Chodzi o dobre praktyki. No. Tak, kiedyś miałam taką grupę, ja do tego teraz wrócę, przyszli do mnie uczniowie, mówią, wie pani co, my tak lubimy te lekcje historii, a może by pani nam zrobiła kółko, ale my nie mamy czasu w tygodniu. A jakby tak w sobotę? Ja mówię, dobrze, zrobimy kółko w sobotę, ale wiecie, ja mam swoją wizję kółka, wy macie swoją. To spotkajmy się i po pierwsze, co wy byście chcieli widzieć w tym programie kółka? No wiadomo, że jak sobota, to nie mają być to takie zajęcia, które odbywają się w szkole, lekcje, niech to będą wycieczki. No mamy szkołę w całym centrum. Niech to będą jakieś questy, bo wtedy właśnie też powstawały questy. Napisaliśmy wspólnie program własny kółka. Dzieciaki wymyśliły nazwę, nazywało się Templariusze. Potem udało nam się nawiązać współpracę z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania, które fundowało nam i warsztaty w muzeach, i wycieczki. Kółko oczywiście w czasie nauki zdalnej zawiesiło swoją działalność. Spotykaliśmy się tylko na Teamsach. Teraz do tego wracam. Chętnych mam. Kasiu, ale gdyby tak, bo to rzeczywiście są liczne dobre przykłady takiego wpływu uczniów na poziomie atomowym, a nie całej szkoły, czyli konkretnie na lekcji, działania. To czego oni się uczą na twoje oko? Czego się uczą? Do czego się wychowują? Jakie wartości tutaj grają jakąś rolę? No, wachlarz wartości według mnie jest bardzo szeroki, bo to zależy też od działań i projektów, które są. Na przykład mieliśmy kiedyś taki projekt, i to szkolny, wcale nie zewnętrzny, a mianowicie, który nazywał się Szkoła dla Społeczności, Społeczność dla Szkoły. Klasy same wypracowywały swoje inicjatywy.
I na przykład tutaj przede wszystkim chyba przy tych ich inicjatywach, bo tam powstały takie inicjatywy, na przykład jak czytanie bajek dzieciom w szpitalu. Tak, chodziły do szpitala na Krysiewicza, tam czytały bajki, przedstawienia dla klubu seniora, który istnieje w naszej szkole. No więc no na pewno to i ta korelacja pomiędzy różnymi pokoleniami, ale też duża doza empatii, której uczyli się uczniowie, ale również też takie poznanie też całego środowiska, które tutaj, które nas otacza. Były też projekty, w których uczniowie no, mieli wpływ nawet na to, jak będzie wyglądać w przyszłości nasza szkoła. To był projekt robiony z uczniami, on się nazywał Budujemy Zielony Poznań w EcoCraft. Uczniowie sami wypracowywali taką swoją wizję, projekt szkoły, w której znajdowały się między innymi ogrody deszczowe. Ten projekt później musieli wypromować, tak aby on był przegłosowany przez innych uczniów, ale też i znajomych. Następnie oni otrzymali oczywiście za to nagrodę, ale no chyba największą nagrodą było to, że później architekt, który projektował nasze boisko szkolne, wziął to pod uwagę. Tak, on wziął to pod uwagę, on tam jest i wyobraźcie sobie Państwo, gdy uczniowie zobaczyli, jak to startowało w tym budżecie obywatelskim, że tam są ich projekty, no to było chyba ich największa radość. Myślę, że cieszyli się jeszcze bardziej niż ta nagroda. No dzięki. Niestety okazało się, że wygrał inny projekt, a było to zrobienie bruku na Starym Rynku, ale dostaliśmy część na realizację tego projektu. No i super. Czyli takiej sprawczości, skuteczności obywatelskiej się nauczyli przy tej okazji. Dokładnie. Małgosia, czego uczą się twoi licealiści i licealistki? Do czego się wychowują? Co jest tą wartością edukacyjną, dla której warto się starać działać na rzecz samorządności i wpływu uczniów na życie szkoły? Myślę, że należy zacząć od tego, że jeżeli mamy działaczy takich społecznych i mamy działaczy samorządowych w naszej szkole i jest to pewien aktyw, to musimy mieć świadomość, że my wychowujemy przyszłych liderów. Mhm. I to będą osoby, które będą ciągnęły to nie tylko u nas w szkole, ale gdziekolwiek pójdą, jeżeli będą dobrze pokierowane, jeżeli dobrze nabędą kompetencje właściwe, to w tym momencie to pociągnie się później dalej i będą mieli dalej również siłę sprawczą, będą zajmowali różne stanowiska, prowadzili fundacje, robili wiele dla społeczności. Więc to jest taka rzecz, na którą na pewno trzeba zwrócić uwagę, że to są kompetencje niewymierne i takie miękkie, typu umiejętność organizowania, umiejętność planowania, umiejętność na przykład pisania grantów, dlatego że jak do mnie przychodzi młodzież i pyta, czy my mamy środki w budżecie na coś, to ja siadam z nimi i pokazuję budżet. I pokazuję im, jak budżet wygląda szkoły, jakie są zmienne, na co muszę wydać i czy w ogóle mam przestrzeń na taką rzecz, o której oni mówią. Ale nie wypuszczam ich z rękami pustymi. Mówię, szukamy, siadamy projektu i grantów, dzięki którym możecie to zrealizować. I my takie granty piszemy. Oni nie piszą tego sami. Oni piszą, przysyłają, czy do nauczyciela, bardzo często do mnie, często piszą ze mną takie granty i w tym momencie ja ich mentoruję, co dodać, co ująć, czego nie ujęli, co jeszcze muszą poszukać. Ostatni grant, jaki pisaliśmy, był w ciągu świąt. Pisaliśmy właśnie dwa budżety obywatelskie, zielony budżet obywatelski i budżet obywatelski taki większy dzielnicowy. Do tej pory mamy trzy takie budżety zrealizowane w naszej szkole i wszystkie były pomysłami i napisane przez uczniów. Więc to są rzeczy, które oni odczuwają bardzo dużą siłę sprawczą, ale uczą się też rzeczy, które przydadzą im się naprawdę później w pracy, w życiu, poszukiwania umiejętności, planowania, rozliczania i ponoszenia też porażek. Bo w zeszłym roku, gdy ja nie włączyłam się bardzo aktywnie i nie superwizowałam i robił to ktoś inny, nie wygrali budżetu. I potem była ewaluacja.
dlaczego się nie udało. I z częścią tam, tych pomysłów z poprzedniego roku wystartowali w tym roku, po to, żeby to się jednak zrealizowało, ale też wiedzą, na co muszą zwrócić uwagę, dlaczego nie przeszli, dlaczego tyle osób nie głosowało, tak? Że na przykład nie dotarli do takiej grupy docelowej, bo jednak to już są duże budżety na przykład 300 tysięcy złotych. Więc to są rzeczy, które oni robią. Czyli z porażki też taka... się nauczyli. Oj, trzeba im koniecznie dawać możliwość poniesienia porażek. Jeżeli ja mam event zrobiony świetny i nie jest to ich event, ale dużą rolę odegrał tam nauczyciel, to znaczy, że nauczyciel się za mocno wtrącał i miał im możliwości popełnienia porażek. Oni się muszą uczyć. Oni, to nie może być wyobrażenie nauczyciela, że tak i tak będzie wyglądało i teraz nauczyciel wszystko im organizuje i robi, ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz to. Nie, oni się muszą podzielić, oni muszą pilnować terminów, oni muszą mieć osobę, która tego będzie pilnowała. Tego też się uczą, że muszą sobie wyznaczać role społeczne, tak? I ponosić tę odpowiedzialność. Więc jak najbardziej te rzeczy wszystkie tutaj u nas się dzieją. Ale to naprawdę się rozwija i przenosi się z rocznika na rocznik, tak? Czyli te roczniki starsze wdrażają te młodsze, a te młodsze docierają do nas również przez to, że nasi uczniowie organizują warsztaty dla samorządów uczniowskich szkół podstawowych, nie tylko w Gdańsku, ale również w Polsce. I dzięki temu uczą też sami siebie, bo kto kogoś uczy, ten uczy się tak naprawdę dwa razy. Oni uczą siebie i uczą innych, ale przede wszystkim siebie, na co jeszcze zwracać uwagę albo co pominęli na jakimś etapie. To też są ważne rzeczy. To są, mieliśmy taki przykład, Michale, akurat w jednym z programów, że uczniowie robili ankietę dotyczącą oceniania. To była jedna z tych przestrzeni, którą trzeba było wypełnić, dotyczącą oceniania. I słuchajcie, chłopak przygotowywał się tydzień, żeby do mnie przyjść z ewaluacją tych wniosków dotyczących oceniania w naszej szkole. Usiadł, ja widziałam, jak jest przejęty, ile to wymaga od niego, żeby w tym momencie zaprezentować wyniki, jakie wyszły. One nie wyszły źle, dlatego że oni tworzyli też system oceniania u nas w szkole, więc on współgrał. Ale to nie oznacza, że nie były jakieś rzeczy do zmiany, które mogliśmy później wdrożyć. Na pewno umiejętność przemawiania, dlatego że jeżeli moi uczniowie organizują konferencje bardzo duże, robią warsztaty, biorą udział w bardzo wielu przedsięwzięciach, to w tym momencie ta umiejętność swobodnego wysławiania się i poruszania się na scenie. Słuchajcie, to jest taki szereg kompetencji wychowawczych różnych, które oni osiągają, że dzięki samorządowi, że to jest naprawdę niesamowite. Umiejętność organizacji w momencie, kiedy robiliśmy konferencję online, czyli jak podłączyć, jak było właściwe tło. I słuchajcie, dostaliśmy takie opinie, mieliśmy super panelistów zaproszonych, którzy byli u nas na żywo w naszym studiu i to było też transmitowane. I ci państwo, profesorowie powiedzieli, że oni byli 3 dni wcześniej na jakiejś konferencji również i że tam też była transmisja, ale to nie wyglądało tak profesjonalnie, jak oni to zrobili. Więc oni też sobie podnoszą poprzeczkę, tak? Co nie oznacza, że nie podnoszą też fiasko. Słuchajcie, czego się uczą? Podam przykład ostatnich wyborów samorządowych, które odbyły się 3 tygodnie temu u mnie w szkole. 2 koalicje, wystartowało kilka koalicji, ale 2 były takie wiodące w debacie, w debatach, które też były toczone w programach. Oni robią naprawdę szeroką kampanię i w mediach naszych, i w naszym intranecie, w szkole, ale oczywiście są zawsze debaty. Mamy amfiteatr właśnie z budżetu obywatelskiego, który zaprojektowali i wygrali, więc w amfiteatrze odbywała się debata. I efekt był taki, że to już była demokracja na bardzo wysokim poziomie. Dlaczego? Dlatego, że była różnica, słuchajcie, nie wiem, 40 głosów między jedną koalicją a drugą. I tutaj dla nas znowu też była nauka, bo ta koalicja, która przegrała, nie udźwignęła tego, że przegrała. Oni byli pewni i jedni drudzy, że wygrają. No wygrała jedna grupa, a druga... Ale mieli okazję, przepraszam, że mieli okazję się nad tym zastanowić, czy to też jakoś moderowaliście, ci, którzy przegrali? Oczywiście, że tak. Natomiast jak gdyby emocje, które mają młodzi ludzie, czasem zabierają górę. I tutaj akurat no tak, była taka przestrzeń mocno emocjonalna, że na dzień dobry napadli na przykład na komisję wyborczą. No tak, ktoś musiał być winny.
Tak, ale słuchajcie, to też jest naturalne i normalne i z tego też się uczymy, bo to obserwowała cała społeczność szkolna, tak? No i tak się dzieje w życiu. Potem to też podsumowała. Ja oczywiście też w tym momencie już pod koniec jak gdyby takiego sporu, który się toczył, weszłam i powiedziałam im prawdę. Powiedziałam im prawdę, jak wygląda to z punktu widzenia już dorosłego życia, że to, co się wydarzyło, było naprawdę demokracją na wysokim poziomie i że też fajnie, jeżeli dziewczyny w tej chwili, bo te dziewczyny nie wygrały, nie udźwigną to i będą umiały współpracować, bo na tym polega samorządność i demokracja, że jeżeli mamy dwa jakieś stronnictwa, które się ścierają, to one w tym momencie wypracowują najlepszy kompromis dla całego społeczeństwa. Czyli współpraca mimo napięć, mimo emocji, tak, mimo różnic, to też jest jedna z tych rzeczy, których można się uczyć. Tak, tak. Małgosia, podziękuję Ci już, bo czas nam leci strasznie. Chciałem Michała poprosić o zwięzłą wypowiedź. Mam taką śmiałość, bo łatwiej mi oszczędzać na ekspercie niż na praktyczkach, ale gdybyś mógł króciutko powiedzieć o jakichś takich dwóch ważnych rzeczach, na przykład, których Twoim zdaniem albo z Twoich obserwacji uczą się uczniowie w szkołach, z którymi współpracowałeś, w tym obszarze właśnie edukacji, ale też szeroko pojętego wychowania. Coś takiego, co wydaje Ci się jakoś charakterystyczne, inne na przykład niż to, o czym mówiły poprzedniczki. No jasne, tutaj już bardzo dużo rzeczy padło z poziomu kompetencji, tutaj nie będę chyba dodawał. Natomiast no to jeszcze z takiego troszkę może poziomu jeszcze postaw, tak, tutaj bym dodał, no bo też są badania, które pokazują, że jeśli chodzi o taką postawę w ogóle wobec tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie i w demokracji, to ona się kształtuje no, tam do tej pełnoletności mniej więcej, tak, no, czyli generalnie ta szkoła, okres szkolny, no, jest jednym z decydujących czynników. Oczywiście rodzina też, tak, tutaj ma wpływ jak najbardziej, ale jednak szkoła jest tą instytucją, tak, w której młodzi funkcjonują i jest taką pierwszą instytucją, która jest albo bardziej, albo mniej demokratyczna, no i ten samorząd uczniowski też jest tutaj wyznacznikiem. Więc ta postawa, czy właśnie będziemy osobami, które raczej uważają, że jeśli na przykład coś mi się nie wiem, nie podoba, mam jakiś problem, źle się z czymś czuję, to czy raczej właśnie szukam rozwiązania i od razu zastanawiam się, kto będzie moim sojusznikiem, kto mi pomoże. Biorę sprawę w swoje ręce, najkrócej rzecz ujmując, tak? Bo wiem, że jeśli wezmę, to się raczej uda, tak? Bo tak działa świat, że to się powiedzie i że mnie potraktują poważnie też te instytucje, które powinny, tak? No albo oczywiście może pójść to w drugą stronę, tak? Czyli że no, raczej te doświadczenia pokazują, że tak nie jest. Znaczy, że jeśli jest coś, co mi się nie podoba, albo mam ochotę coś zrobić i zaczynam próbować, to zaraz zostaję sprowadzony do pionu, tak? Przez system, przez dorosłych, przez szkołę, tak? Że lepiej się nie wychylać, tak? No niestety wciąż jest tak, że duża część młodych ludzi wychodzi jednak z takim przekonaniem właśnie tego frajerstwa, zresztą, które tutaj już też padło, tak? Znaczy, że szeroko rozumiane zaangażowanie społeczne, samorządowe, tak? No to po co, tak? Robisz za darmo, robisz w swoim wolnym czasie, no bo przecież umówmy się, że to jest tak naprawdę w większości przypadków w wolnym czasie, tak? I ze strony nauczycieli zresztą też ten wolny czas jest tutaj konieczny, tak, żeby to się działo, więc to no, wymaga pewnego poświęcenia, no no ale wciąż, często rodzice zresztą też mówią, to ja to słyszę też od samych uczniów, tak, że oni mają problem z rodzicami, którzy im mówią, no po co ty ten swój wolny czas właśnie poświęcasz, ucz się, to jest ważne, tak, bo kariera, bo pieniądze, tak, no ale oczywiście to też nie jest takie proste, no bo w związku z tym, co tutaj też zostało powiedziane, tak naprawdę ta aktywność samorządowa też będzie pomocna, tak, w tym, a być może nawet bardziej, tak, no bo umówmy się, to dziś, znaczy jakby pracodawcy nie patrzą na wyniki matury, no powiedzmy sobie szczerze, no kto z pracodawców patrzy, jakie ktoś miał wyniki na maturze? Raczej nikt. Natomiast pracodawcy patrzą na to, co ta osoba robiła, tak? Czy jeśli ktoś potrafi pokazać, że już na poziomie, nie wiem, liceum, szkoły średniej, tak, organizował jakieś wydarzenie i tak dalej, no to na przykład dla mnie, w momencie, kiedy zatrudniam osoby, no to jest mega ważne, tak? Znaczy to bardzo dużo mówi o tej osobie, tak? Jeśli ktoś tylko uczył się i studiował, to dla mnie, no umówmy się, raczej pokazuje, że nie jest taką aktywną osobą. Jasne. Znaczy, może być, tak, ale no, więc myślę, że nawet też potem. Ale nie ma na to dowodów, nie ma na to żadnego potwierdzenia. Mhm. Jasne, dzięki.
No właśnie, padło tutaj, padły słowa o wysiłku, którego wymaga wspieranie samorządności i działania na rzecz tej wolności. Ja bym chciał, bo właściwie czas już mamy taki powoli zbliżający się do końca, a zależy mi na takim wątku trochę bardziej osobistym i to do dyrektorek jest pytanie. Pytanie jest takie, po co w ogóle z perspektywy dyrektora inwestować energię, pomysłowość w ten obszar zwiększania partycypacji uczniów w życiu szkoły, oddawania im odpowiedzialności, ale i to brzmi przyjemnie, że uczeń jest odpowiedzialny, ale uczenie się prawdziwej odpowiedzialności nie polega na odpowiedzialności za nasze cele, tylko na uczeniu brania odpowiedzialności za to, co oni postanowią, że to jest ten niezbędny też element, żeby była wolność, a to wymaga wysiłku, energii, czasu, rozmaitych rzeczy. Czemu dyrektorowi może się opłacić? Czemu wam się opłaca, skoro to robicie? Działanie na rzecz właśnie tej funkcji szkoły, uczenia samorządności. Tak z perspektywy dyrektora konkretnie, po co to w ogóle robić? Bo jakie są efekty wychowawcze, edukacyjne wiemy i to jest oczywiście ważne, ale czy tak z perspektywy zarządzania szkołą to ma znaczenie? Może Kasię poproszę jako pierwszą. No ma znaczenie i to duże, bo chociażby jeżeli faktycznie samorząd uczniowski nie jest tylko tą grupą, która pojawia się na gazetce szkolnej, a tą samorządność czują pozostali uczniowie w szkole, a my jesteśmy akurat niedużą szkołą, no to oni utożsamiają się wtedy z tą szkołą i biorą też odpowiedzialność za pewne rzeczy. No, szkoła staje się dla nich jednak w pewnym sensie takim drugim domem, gdzie oni będą mogli podejmować pewne decyzje. A jeżeli uczniowie czują się odpowiedzialni, bo to jest dla nich drugi dom, no to też będą bardziej dbać o pewne rzeczy. Czyli łatwiej jest zarządzać zmotywowaną. Łatwiej jest zarządzać, tak. A poza tym oni sami też będą dbali o siebie. No bo jeżeli jesteśmy jednym wspólnym domem, no to znaczy, że nasi starsi koleżanki, nasze starsze koleżanki, nasi starsi koledzy, to oni są naszymi liderami, a może i mentorami. I w takich działaniach samorządowych nawet nieraz to wychodzi, bo jeżeli uczniowie ze starszych klas przeprowadzają jakieś zajęcia, które czują, bo wybierają wartości, nad którymi chcą pracować, przychodzą też do tych młodszych klas, to te młodsze dzieci potem przychodzą do nich, żeby prosić ich o pomoc. To jest też takie naturalne wspomaganie. No, przy niektórych działaniach ci uczniowie nawet organizują nam jakąś tą przestrzeń szkolną. To nawet w takich zwykłych sprawach organizacyjnych. Jasne, dzięki. Małgosia, a jak u ciebie? Po co ty to robisz? Po co się w to angażujesz? Czemu uważasz to za ważne dla siebie? Dla mnie z perspektywy dyrektora odpada mi bardzo wiele rzeczy. No właśnie, po pierwsze, ja podam takie typowe przykłady z ostatniego roku. 70-lecie szkoły. 70-lecie szkoły organizowali uczniowie, którzy rok wcześniej zebrali się jako zespół osób, które będą organizowały 70-lecie szkoły i od A do Z zrobili to uczniowie. Od wystrojenia sali, po cały program, po wysyłanie zaproszeń i tak dalej. Wszystko od A do Z zrobili uczniowie. Z naszym mentoringiem, ale tylko mentoringiem, więc mi odpadła, słuchajcie, naprawdę kolosalna rzecz z głowy. Więc to była na przykład taka jedna z wielu rzeczy. Prosta rzecz jak obiady. U nas je na 860 uczniów, 400 osób obiady. Stołówka nie jest duża, mieści na raz 80 osób. W związku z czym to oni decydują, patrzą na plan, ustalają w samorządzie, które klasy, na której części przerwy, bo mamy dwie przerwy, jedna 25, a jedna półgodzinna, na której części przerwy mają prawo chodzić na obiad, łącznie z tym, że to oni w tym momencie robią karnety odpowiednio kolorystycznie, żeby każdy wiedział, że to jest jego przerwa obiadowa, jego część przerwy i na tej części ma prawo iść. Inna rzecz, słuchajcie, taka naprawdę odpowiedzialność za szkołę. Zginęły dwa laptopy. Zrobiłam apel z uczniami, powiedziałam o tym, że zginęły dwa laptopy, że ja będę musiała ponieść ten koszt. To były nowe laptopy, które nie dostaliśmy, 99 laptopów i dwa zaginęły.
uczniowie samorządu po mojej przemowie wyszli i powiedzieli, słuchajcie, my wam dajemy czas do końca tygodnia. I jak nie znajdzie się do końca tygodnia, to my zrobimy takie dochodzenie, że tej osobie się odechce robić takie rzeczy. I wyobraźcie sobie, że przychodzi do mnie jeden uczeń z samorządu i mówi, znalazły się te laptopy. Dziwne to było dla mnie pytanie. Ja mówię, no wiesz, nikt nie przyniósł mi takich laptopów. A sprawdzała pani w szafie tam w tym pomieszczeniu coś tam? Słuchajcie, były. Tak, były. Więc nawet takie rzeczy są rozwiązywane. Ostatnia rzecz, słuchajcie, głupia sprawa, no jest fala TikToka. W TikTok chłopcy wchodzą do męskiej toalety, pchają się, słuchajcie, no nic za liście, ale pchają się do jednej, oczywiście dewastacja. Ja nie robię dochodzenia, nie muszę. Robią to uczniowie, przychodzą i mówią, postanowiliśmy, że przyjdą z rodzicami, będą malować szatnie męskie do WF-u. Jako praca społeczna, ponieważ zdewastowali naszą rzecz, naszą toaletę, z której my wszyscy korzystamy. Więc oni dbają o siebie nawzajem i to jest naprawdę taka rzecz, którą oni przejmują, tak? I oni w tym momencie decydują. Ale decydują też o tym, że na przykład odbywają turniej szachowy, utworzyli, samorząd utworzył e-ligę sportową i grają w różne gry właśnie w ten sposób. Więc to są wszystko te rzeczy, które mi też odchodzą, żeby organizować im taki czas szkolny, tak? Który jasne. Będzie dla nich przyjemny. Czyli więc obie mnie... możecie powiedzieć, że to się opłaca dyrektorowi. Dachu, czy ja mogę jeszcze tylko jedno słowo? Proszę zdanie, ale już jesteśmy właściwie no, czy dobrze, czasie. Bo Małgosia tu wspomniała o tym działaniu, które no, zostało przygotowane w całości przez uczniów. Ja powiem o takim, szybciutko o takim działaniu, które teraz jest na topie, bo my jesteśmy szkołą księcia Przemysła I. Kwiecień u nas to zawsze miesiąc patrona, bo wtedy są imieniny Przemysława. No i oddaliśmy też właśnie dużą część tych działań do pomysłów uczniowskich. I co powstało? No jeden pomysł, no świetny, fotobudka z rycerzem, uczniowie z młodszych klas zachwyceni, wszyscy sobie robią zdjęcia, no pomysł, który oczywiście troszkę przy pomocy rodziców, bo to jednak no jasne, organizacyjnie. Czasami trzeba, tak. To takie moje dopowiedzenie. Jasne. Czyli rozumiem, że korzyść twoja jest taka, że pojawiają się takie kreatywne inicjatywy, które się podobają społeczności. Dokładnie. Są w niej ważne. Ale słuchajcie, też postawy. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, bo mamy teraz smutne wydarzenie. Mamy pogrzeb naszego nauczyciela w szkole. I wiecie co, ja się w ogóle nie musiałam obawiać, że uczniowie się jakoś nie tak zachowają. Znaczy generalnie jest żałoba w szkole, bo to był bardzo lubiany matematyk. Ale uczniowie natychmiast w niedzielę, gdy tylko opublikowałam informację, to samorząd uczniowski natychmiast ogłosił informację jedną. Wszyscy jutro przychodzimy na czarno. I jeszcze oficjalną prośbę wystosował do nauczycieli. Słuchajcie, to się zadziało, tak? To są takie czasami rzeczy małe, drobne, ale my widzimy, ja widzę w tym bardzo duży sens, bo ja wiem, że oni potrafią się zachować, potrafią, czują, wiedzą, co powinni. Kupili księgę na przykład pożegnalną, do której się w tej chwili wszyscy wpisują. To są takie inicjatywy naprawdę oddolne ich w tej chwili, które no są właśnie przez to, że te postawy cały czas są kształtowane i cały czas jest to przełożenie na to realne życie. No jasne. Świadczą o istnieniu wspólnoty i odpowiedzialności za nią. Mnie też się wydaje, że i też trochę to wynika z moich obserwacji, że na przykład to wyzwanie związane z pojawieniem się dzieci z doświadczeniami uchodźczymi w szkołach, to jest też trochę sprawdzian tego, czy uczniowie czują się współodpowiedzialni za szkołę, czy nauczyciele i nauczycielki stworzyli taką sytuację, że to jest jakby ich odpowiedzialność, a uczniowie nic do tego nie mają. Bo tam, gdzie ta odpowiedzialność jest, to wsparcie jest dużo większe też od rodziców i zrozumienie i mniej pytań w stylu, czy przypadkiem nie będziemy mieli gorszych wyników. Szanowni, ja mam klasę akurat, ja ci przerwę, bo ja mam klasę, która jest takim oddziałem właśnie międzynarodowym, ja to tak nazywam, bo to nie tylko dzieci z Ukrainy przecież, ale to Białoruś i Rosja tak samo. Więc no tak. Słuchajcie, samorząd natychmiast, gdy tylko się dowiedział, że taki oddział będzie utworzony, powiedział, my osobiście obejmujemy patronatem, oni oprowadzali po szkole, oni do nich podchodzą na przerwie, wciągają i to był taki akurat pierwszy tydzień ich pobytu, kiedy były wybory samorządowe. I nauczyciele powiedzieli, to są dzieci z Ukrainy, dopiero do nas przyszły, nie będą głosować. A samorząd powiedział, halo, to są uczniowie naszej szkoły, oni będą głosować.
i oni zasunęli. Także zobaczcie, że to jest faktyczna, taka realna rzecz, że tworzymy tą społeczność i to jest ważne. I to poczucie takiego obowiązku wobec też społeczności, ono też się rodzi, tak? Brak tej obojętności. Musimy kończyć, bo już jesteśmy po czasie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za te praktyki ze szkół i też za Twoją wiedzę ekspercką, Michale, związaną z kontaktami z różnymi szkołami, a też pracą nad tą ideą samorządności. Nie będę już przedłużał naszego spotkania. Zaproszę tylko na nasze spotkanie seminaryjne, na które być może część z Państwa przychodzi. Ono wyjątkowo zwykle odbywa się w pierwszą środę miesiąca. W tym roku, w tym miesiącu odbędzie się 18 maja, czyli w środku, ale to ze względu na nagromadzenie rozmaitych wydarzeń. To jest ta okazja dla Państwa do tego, żeby rozmawiać ze sobą, a nie z nami. Tworzymy taką szansę na wymianę dobrych praktyk między uczestnikami naszej sieci. Bardzo prosimy o kontakt na ten adres, który tutaj widać i z którego przychodzą też zaproszenia na wydarzenia sieciowe. Wszelkiego rodzaju informacje na temat Państwa potrzeb, opinii, ale też tego, co w sieci mogłoby się dziać, zapraszamy do mailowania z nami. Każdą opinię bierzemy pod uwagę. Tak jak powiedziałem, wyślemy maila z wszystkimi linkami, których tutaj użyliśmy i z prezentacją. Może komuś z Państwa się do czegoś przyda. Zapraszamy do korzystania. Zapraszamy też do wszelkich działań na rzecz dyrektorów szkół. Tutaj akurat jest takie zdjęcie przedstawiające letnią szkołę dyrektorów, do której niebawem będziemy zapraszali. Są tu też wolne miejsca na początku, to specjalnie dla Państwa. Tak sobie na koniec pozwoliłem zażartować. Bardzo dziękuję za obecność w takim czasie, który jest tak przepełniony wyzwaniami, że rozumiem, że nie było łatwo znaleźć moment, żeby tutaj z nami, żeby tutaj nas posłuchać. Jeszcze raz dziękuję Kasi, Małgosi i Michałowi za podzielenie się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą. Dziękuję bardzo i do zobaczenia 18 maja.